To jest... Tka... Nie wierzę, że też fejkę zrobiłeś. No nie! Jeszcze jakiś psycho. No. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj z nami Adi. Hej. Jak możecie zobaczyć, nie widać Adiego, więc dzisiaj gramy sobie niewidzialnymi autkami. To znaczy ja nie widzę auta Adiego, on nie widzi mojego. Zagramy 3 mecze, zobaczymy jeszcze jakie będą ustawienia, w zależności od tego jak nam się będzie grało. Już w najbliższy poniedziałek o godzinie 18 razem z Brusem skomentujemy półfinały turnieju Predator Games. Zapraszam was na stream z tych rozgrywek, który odbędzie się na moim kanale na Twitchu. Warto wpaść pokibicować, bo osoby, które spędzą na transmisji najwięcej czasu, otrzymają vouchery do Media Expert o wartości 300 zł. Dodatkowo zapraszam do sprawdzenia Akademii Casterów, gdzie poza nagrodami zwycięzca będzie miał możliwość skomentowania z nami finałów Predator Games. Wszystkie potrzebne linki macie w opisie filmu, a teraz wracamy do odcinka. No i dobra, generalnie to będzie mega dziwne, bo nie, no fake kickoff na tym. Zdemowałem. Nie wiedziałem, czy gramy, na pewno. No, na pewno. A jak mi wysadziłeś, to nie mogę. Ej, w ogóle, bo ten, jak driftujesz, to taki ślad widać spod ciebie na tej trawie. Przez to, że jest mapa trawiasta, może na następny meczek zmienimy jeszcze mapę, żeby nie było nawet widać śladów. Przecież to może być spoko. Na moje mapę. Na mapę Adriana. Nie, no jakąś po prostu co nie ma trawy, ale to jeszcze zobaczymy, bo w sumie też fajna wskazówka jest z tej trawy, żeby tak cokolwiek było widać. Bo jeszcze oczywiście widać, jak ktoś boosta zbiera. Ty masz jakieś automatyczne kick-offy. No ba. Ja jestem tak confused, że nie widzę przeciwnika, że nie wiem gdzie flipować. No ja mam taką wprawę, że nie muszę widzieć przeciwnika, żeby... Czyli ty nie patrzysz na przeciwnika na kickoffie? No, w sumie to nie chce mi się zwykle. Okej. Okay. Ja raczej się staram. Jak widzisz, setka zniknęła. Dobra. No nie. Adrian, coś by niewidzenie przeciwnika ci przeszkadzało? Właśnie mi przeszkadzają kickoffy na ten wygląda. Ale przynajmniej słychać przeciwnika, to jest pozytyw. Jakby się jeszcze bez dźwięku grało. Dobra, widzę, że boosty znikają. No dobra, jest niebezpiecznie. O kurde. Okej. Okay. Dobra, nie trafiłem. Don't worry. Be happy. Nie, nie mogę. Jakie to jest dziwne. Ej, to jest tak dziwne, zwłaszcza w obronie, że się nie możesz spodziewać. Trzeba chase'ować bardzo. No, tak jest mój plan. Okej. Okay. Ogólnie mamy w planach albo zagrać jakiegoś potem rambla, że na przykład wtedy może być OP nawet ten, przyspieszać przeciwnika, bo będziesz miał go na celowniku wtedy wroga, w sensie przeciwnika, więc tak jakby nie użyjesz tego i będziesz miał tak jakby wallhacka. Czy tam, jakkolwiek się to nazywa. O nie! O! Dobra, nie leci in. O! Że też słychać przeciwnika, no, co nie? Słychać jak skacze i tak dalej. Wow. Bombka. No nie. O nie! No nie, wierzę. I tak bardzo zaufałem, że nie lecisz, a nie słyszałem jumpa żadnego, a ty leciałeś po prostu za tą piłką powoli. No nie mogę. A zaufałem, że nie ma. Jeszcze mogłem to obralić, ale się tak skonfuzowałem. Panikiem. No. O, co? Fake kick-off. Robiłem akurat, pierwszy raz chciałem zrobić wejdasz kick-offa i robisz kick-offa. Oła! Bridziego robiłem! No. Co to jest w ogóle? Trzeba na słuch grać. No. Ej, bez dźwięku silnika jechać. No nie, robiłem double tapa! Nie, po co ja ci mówię, teraz wiesz, że jest open. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy ten... Nie wiem, czy ci wierzyć byś trafił. Jak tylko za piłką bridziego wypadę. No, ej, to jest tak śmieszne. Naprawdę, fajne jest to. Podoba mi się mega. No nie, no i mi znikają sprzed nosa. Ale to jest wredne. O. -o. Czy ty próbowałeś zrobić air dribble bumpa? Tak. No nie! Jak ty tak szybko strzelężowałeś? Zrobiłem backflipa. Tutaj jechałem od bramki i zrobiłem backflipa. I nie brałem tego pod uwagę nawet, że będziesz tak jakby przede mną. Nie zebrałeś boosta po drodze. To właśnie to trzeba jak ninja grać, nie zbierać boostów. Ale na Unlimited Boostie to by był już w ogóle hardcore. Dobra. No nie. No nie mogę. Jakie to jest dziwne w obronie. Jakie to się dziwnie broni. Ciekawe, czy na przykład jaka ranga by była w stanie z tobą wygrać w momencie, kiedy na przykład on by był niewidzialny, a to byś był widzialny. Żadno. Czy na przykład przegrałbym na jakiegoś low GC-ka?
Ciekawe. Można to będzie sprawdzić na widzów. Jeżeli chcecie taki odcinek, żeby zobaczyć, czy przegrał na przykład jakiegoś GC-ka, to znajdę widza z jakimś Grand Championem i spróbujemy to przetestować. Okej. Okay. No nie mogę, co ty nie zebrałem. Dobra, Adi. No, robi freestyle. Challenge, lecę. No nie. Dobra, free piłka. O nie! Myślałem, że się wywaliłeś tam. Robiłem double jumpa. Nie no, wiesz gdzie jestem pewnie. No nie wiem właśnie. Okej. Okay. Bang? Tak nie. Jest! Ciekawe, ej, na replayu powinno być widać przeciwnika. Żeby o, tak jakby... Tak? No ale to jest zbugowane, raz widać, raz nie. Ale ja bym chciał się na replayu, fajnie jakby było widać, to tak jakby można by było zobaczyć, jak blisko było. Dobra. Boost setka zniknęła? O nie, jaki turn szybki. O. Dobra. No, gdzie ty byłeś? Na ziemi? Tak. Wycykiwałem w najmniej spodziewanym miejscu. Wydaje mi się, że tam wylądowałem. No ale ja byłem właśnie owak. Dobra. O. Dobra. Kurde. A to jest dziwne, jak cię słychać, a cię nie widać. No. Bang. No nie, no co? Dlaczego byłeś taki niesłyszalny? No bo wyłączyłem silnik. Strategicznie. Dobra. O. Adrianie. No nie no, liczyłem, że będziesz pre-jumpował mojego Ariala tam. Aj. Co się dzieje? Ale no nie! No nie mogę z tych kick-off. Wygramy kick-off. Ile ty once'ów zdrałeś? Wszystkie. No nie. Dobra, strategicznie w słupek. Myślmy sobie piłkę. Tutaj jakaś przebitka. No coś! I ała, czy ty mnie kopłeś? Aha, ja się dziwiłem, dlaczego mnie tak zwolniłem nagle. I mnie to jakieś autko obróciło nagle. Myślałem, że mam laga jakiegoś. Mnie coś zaczęło uderzać. Wyjechałeś we mnie z dwa razy. Jakie to było dziwne. Bo ci nie słyszałem jakoś aż tak bardzo, jakbyś był centymetr obok mnie. No nie. Oddawaj tam setkę. Czemu ci wszystkie znikają? Taki plugin, że znikają setki. O! Ła, no nie, no ta setka też było przygięcie. Jak ty mnie wyprzedziłeś? Nie, to jest właśnie dziwne. Wydaje ci się, że będziesz pierwszy i nagle nie jesteś. No, pierwszy. Ja byłem przekonany, że jadę pierwszy. Dobra, palamy to na Ramblu. No i dobra, widzimy się w drugim meczu. Gramy hoopsy, ogólnie może być ciekawie, ale nie wiem z jakiego też powodu, bo chcieliśmy zagrać tutaj Rambla, nie ukrywam, ale z jakiegoś powodu Adiemu Ramble nie działają. Nie wiemy, co może być przyczyną. Taki tam. Dobra. No nie. Cyk, 1-0. Ej, tutaj też może być hardkorowo, bo tutaj tak bardzo się patrzy na to, co autko robi, że może być srogo. Mówisz, że to jakby w innym kimono się nie patrzyło. No w sensie, no ale hoopsy to są takie, że tutaj to już w ogóle chyba. No mi się wydaje, że no tutaj to już będzie jeszcze ciężej niż tam. Ale to zobaczymy. Dobra. No. No nie mogę. Ja chyba zebrałem 12, a ty mi setkę wziąłeś. Jak to możliwe? Okej. Okay. No kurde, co to było? To był tak zwany safe, Adi. Słucham cię. Ej, tutaj dobrze by było mało gadać, bo wtedy możesz usłyszeć. Halo, ja coś gadam. Ałaj, co mi kopłeś? I wyszło. Nie no, i znowu to samo, pół minuty i trzy gole. To jest... Tylko... Nie wiesz, że też fejka zrobiłeś. No nie! Jeszcze jakiś psycho. No nie... Nie trafiam. O, ja pierdzielę, jakie to jest straszne. Dobra, przywalmy prosto w dropa. Wolejbola zagrałem dla niewidzialności. O kurde, czekaj. Nie widzę cię. Ale ciekawostka. Why? Ty no co? Bumpujesz mnie! No nie mogę. Ale i tak bronisz. Nie mogę, że mnie bumpowałeś, jeszcze narzekasz na to. Mówisz jakieś co? A ty mnie skopałeś. No bo chciałem cię bumpnąć jeszcze raz i cię nie mogę znaleźć.
Ja myślałem, że ty mnie przez przypadek bumpowałeś i myślisz, co mu mijało, to się blokuje. No to mi kapniaki. No, jeszcze raz był przez przypadek, ale kolejny już nie. O tak. No ale właśnie myślałem, że ten. Dolami. Myślałem, że nie wiesz, że we mnie wjeżdżasz, tylko jakiś Kamlot na drodze stoi. Ja cię kręcę. O nie. Myślałem, że fejkujesz. Nie, nie, nie. Dobry strzał. Close one. O, jak ty tak szybko? Recover. Nie no, byłem przekonany, że będę przed tobą. O, już myślałem, że jeszcze następnym taczem dobijesz. Ołaj. Lecę, lecę. Wypadł z mojej piłki. O, okay. Wejdź! Nie no, jestem nie lacy. Nie. Nie no, nie mogę. Nie wiem, jak bardzo blisko jestem, żeby... Niestety, ale zostałem wywalony. Dobra. No nie, no nie mogę. Tak bardzo się ciebie tam nie spodziewałem nawet. Jeszcze set nie wziąłeś z tego cornera. To myślałem, że ciebie tutaj nie ma. Dobra. No nie, nie trafiłem. O. Uf. O nie. O co? Nie wierzę, że setę nie ukradłeś przed nosa. Dlaczego jechałeś na setę, nie na piłkę? Fake. Ała. Dobra, jestem już git. No nie. Dobra, easy brorana. Co? Następną setkę wziąłeś? Jak to? A to jest dziwne, jak przyjeżdżasz przez setę i nagle nie bierzesz. No. O. Dobra, mam to. I teraz no, kontra. Proszę. Dobrze, to ja to uderzam w takim razie. Bęk? No nie. O! I touch! Ale no, no. O. Dobra, dobra, jest git. No nie, na bumpa leciałem. Na bumpa coś tak właśnie czułem. Że ci nie trafiłem. Ja tu nie było. Nie strzelaj, nie strzelaj. Nie mogę. Serio, cię tam nie było. Nie, byłem. Ajajaj. Nie no, słyszałem, że tam byłeś, ale myślałem, że nie zdążysz i tak. Się nawet za bardzo nie no, w sumie. Można chyba fejkować. Jakoś? O kurde. Kick-off? Goal? O, co się stało? Ty tu jesteś? Nie. Przyznaj się, jesteś tu. Nigdy się nie przyznam. No, nie wziąłem sety. A byłem przed tobą chyba. Nie, no nie, bo jechałem. No nie! Nie wiem, gdzie jesteś! Czemu... No nie! Wywalam. Dobra, spadła ta piłka. Gdyby nie kick-offy. No i dobra, ostatnie spotkanie na dziś. No i standardowo Boomer Ball. Czego można było od nas oczekiwać. To może być mega hardkorowe, jak piłka nagle będzie... leciała na pełnej. W momencie, kiedy nic nie widać! Jak to możliwe, że akurat stałem na linii strzału? Nie, przerąbane to jest, już to widzę. Nie, już widzę, że Boomer Ball będzie mega przerąbany, ale fajnie. Nawet mi się podoba, myślałem, że będzie gorzej. Ale musiałem jumpować strasznie z jakiegoś kąta takiego. No ja w ogóle leciałem na bloka cały czas, na wszelkie wypadek. Na bloka leciał. Tak. Okej. Okay. Na słuch. O, we dwóch. No nie, cicho byłeś przy tej piłce. A ty? Apeluję o spokój! Jaki gol z sufitu, recover w ogóle. Nie wiem, nagle piłka tutaj się tutaj w górę na sufit i z powrotem. No nie mogę. Jak to w ogóle... Nie no, przerąbane to jest. To jest hardkorowo trudne jeszcze na wariata Diego. Człowieka boomera. A, zmisowałem. No nie mogę, jakbyś to wcześniej powiedział. Myślałem, że... Tak, kurde. Już myślałem, że nie trafiłem przez chwilę. Ale tam w ogóle zrobiłem jump, stwierdził, że nie, no musisz być pierwszy, a ty nagle mówisz, że zmisowałeś. I znowu musiałem lecieć na nowo. No, to bym pewnie nie podleciał. Okej. Okay. O, dobra, jestem w bramie. Naprawdę? Okej. Okay. O nie. Czuję, że to może być on goal. No nie, trzeci też już prawie miałem.
No nie, no słuch chciałem, ale ciężko, tu późno się słyszy. Wyłączyłem silnik specjalnie aż i leciałem z Momentium. No zobaczymy co zrobi. A bo tu spadł, w ogóle to nie widać jak ktoś zbiera. No dlatego to jest jeszcze bardziej większy hardcore, pod każdym względem. No nie, jakie 50! Jaki blok. A jakie to jest ciężkie. O-o. Dobra. Jesteśmy zgubieni, widzowie. I blok. No nie! Kurde, nie wiem co zrobiłeś. Obok mnie kopnąłeś centralnie. No ja myślałem, że leci za tą piłką ciągle i panikowałem. Ale panik. A ty mnie widziałeś na replayu? Ja byłem na środku... Na replayu to. Okej. Okay. A ty jak widzisz na replayu? Nie, nie widzę cię na replayu. Ale widzę cię na kick-offie. Nie, jaki kick-off. Dlaczego ty trzeba zwiększyć w ramię kick-offa? Bo jestem kick-off... królem kick-offa. Ja widzę co za to. Tak już jestem, przepraszam. Dobra. No nie mogę. O, lecisz, co? Tak. Ej, można fikować na dźwięk, double jumpa zrobić? I nie poleci. O, fa, ma, la, la. O, co? No nie, jeszcze demo. No nie, no, co to za play był? Nie trafiłem opena? Nie wiedziałem, że się zrespisz w ogóle. Jak karamba. Dobra. No nie, zacząłem jechać, tylko ty słyszałeś, że jadę? No siedziałem cicho centralnie, żeby wysłyszeć, jak cokolwiek będę słyszał od ciebie. A ty słyszałeś, że jadę? Tak, no słyszałem, że coś się zbliżać zaczyna. Ej, w sumie wysokie ustawienia graficzne, z tą wysokim źdźbłem trawy. Mam nadzieję, że nie czytujesz takich sposób. Nie, nie. Skądże. O! Nie, jak późno to uderzyłeś. No bo ja robiłem reseta. Okej. Dobra, 50. Podsłuchujemy Adiego. Ej, jak jesteś na ściance, to widać twoje kółka. Takie odblaski jakby. Odblaski? No! Pokażę ci to potem. Widziałem tak jakby, w sensie nie wiem, czy teraz akurat przez coś? Bo chyba driftujesz tak jakby po ścianie i widać jakby... Ała! O! Jakim cudem mnie drugi raz już zdymowałeś na tym? RNG. No nie, no. O kurde, jaka bomba! Chciałem na silniku podjechać. No nie! Tak jest! Adi! Proszę! No! Nawet nie wiesz jak blisko mnie to poszło, no nie! A ty się ten? Leciałeś tutaj, bo w swejka zrobiłem? W sensie leciałeś na bloka, czy co? Ja się swejkowałem, ale naprawdę dosłownie... No nawet Gossita miałem u mnie teraz. Nie mogę, jak dobrze, że fejka zrobiłem. Fake na tym trybie to jest większy level. W sensie na na niewidzialnym autku. No nie. Dobra, jestem. Zawoduję min. Nie wiem, dam jakiegoś kosa, żebyś nie strzelał, bo open był. Ajajaj! O, mamo. No nie. Nie wpadaj. No nie, no ja padło. Czemu to wpada od razu? Wow, delay? Tak. Strategia kick-off. A wy nie wiedziałeś, o kogo dealujesz. O-o. O, okay. Co? Bank? O, co to było? No nie mogę, zrobiłem takie losowe coś akurat. O-o, nie gadaj, że to jest in. No nie, jaki klacz! W zerowej sekundzie. Jaki snipe w ogóle. No nie mogę, przez całą mapę, nie brałem tego pod uwagę. Jeszcze bez kozła w zerowej sekundzie. Nie no, Adi wykluczował na koniec. No i dobra, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dziękuję oczywiście Adiemu za pomoc w wzięciu odcinka. Ej. Czy powiedziałem totalnie na odwrót coś? Nieważne. Zostawcie suba, lajka i elo. Elo.